Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. List do Rzymian, rozdział 13, werset 1. Są chrześcijanie, którzy mówią, czy należy być posłusznym również takiej władzy zwierzchniej, która składa się wyłącznie z ludzi nienawróconych? Odpowiadam na to, tak. Jest ona bowiem sługą Boga. Kto przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. List do Rzymian, rozdział 13, werset 2. Ile narzekań słyszy się z powodu podatków? Iluż ludzi oszukuje w tych sprawach i przeciwstawia się w ten sposób Bogu? Niech każdy spyta sam siebie, czy będzie zbawiony, przeciwstawiając się Bogu. Dotychczas mamy jeszcze u nas w kraju dobrze w porównaniu z krajami, w których wszyscy są przeciw wszystkim. Jeżdżąc pociągami i poruszając się dużo między ludźmi, można usłyszeć bardzo dużo narzekań na władzę. A ja często pytam, czy gdyby ci narzekający znaleźli się u władzy, to już nikt nie musiałby narzekać? I często sobie myślę, że nasze władze zadają sobie wiele trudu, aby dobrze rządzić narodem. Prawdą jest natomiast, że często naradzają się bez wzywania Boga, ale mimo to sądzę, że Bóg rządzi w ich sercach. I zależnie od tego, jaki jest stan jakiegoś narodu, Bóg daje mu taką czy inną władzę zwierzchnią. Rządzący nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. List do Rzymian, rozdział 13, werset 3. Są też po to, aby chronić pobożnych. Co by to było, gdybyśmy nie mieli żadnej władzy zwierzchniej? My, chrześcijanie, wprędce zostalibyśmy wymordowani. Tak więc oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. List do Rzymian, rozdział 13, werset 7. I tak dalej. Jednakże napisane jest w Piśmie Świętym, że przyjdzie taki czas, w którym wierzący zostaną wytępieni, a wtedy trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje Apostolskie, rozdział 5, werset 29. Raczej umrzeć, niż zaprzeć się Chrystusa.